20 stycznia 1968 roku na ślubnym kobiercu stanęli polski reżyser Roman Polański oraz amerykańska aktorka Sharon Tate, dając początek małżeństwu zakończonemu przez jedno z najgłośniejszych morderstw w historii Stanów Zjednoczonych. Zaledwie półtora roku po ceremonii do willi wynajmowanej przez Polańskiego i Tate przy ulicy Cielo Drive w Beverly Hills wdarli się członkowie sekty Charlesa Mansona, zabijając na miejscu będącą w zaawansowanej ciąży Sharon oraz cztery inne osoby. W momencie napaści Polański przebywał w Europie, realizując kolejny film. Dzięki temu uniknął ataku, którego motywy do dziś pozostają tematem dyskusji.